dobry widzowie kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj mam dla Was kolejny Audi A4V8. Tym razem jest to model poliftowy, jak się nie mylę, 13. Pierwsza rejestracja, manual, no i benzynka. Dobra, co jeszcze warto powiedzieć? Benzyna, no oczywiście jest to 1.8 TFSI, ale w tych pierwszych latach występowała jeszcze ewolucja druga tych silników i ewolucja trzecia. Tutaj macie trzecią, staram się jak najczęściej wybierać właśnie tą trzecią, bo jest to już inna konstrukcja silnika, poprawiona. Na Audi poprawiło swoje błędy, czy tam grupa Volkswagen, żeby po prostu już nie naprawiać ludziom na gwarancji tych silników z pierwszej ewolucji, gdzie najczęściej były to dwulitrówki, ciut mocniejsze. Tutaj, kto wie, kto się mniej więcej interesuje tym tematem, może dorwać taki samochód naprawdę w fajnych pieniądzach, taniej od diesla i przez to tylko dlatego, że ta opinia o tych samochodach po prostu się ciągnie troszeczkę gorsza przez te pierwsze lata produkcji, gdy te silniki no, brały olej. Tutaj naprawdę możecie śmiało się nie stresować, bo były już dużo lepiej utrzymane. Co jeszcze warto o niej wspomnieć? Przebieg to 213 tysięcy, czyli można powiedzieć niecałe 20 tysięcy rocznie. Według mnie jest to absolutnie normalny przebieg dla auta typu kombi, bo to nie jest wielkości samochód smarta, żeby jeździć nim po bułki i robić 5 tysięcy rocznie kilometrów czy 6. Dobra, o wizualach jeszcze wspomnę, chociaż o B8-kach to się nagadałem wielokrotnie. Tutaj bardzo dobrze, że mamy z przodu ksenon, bo te ksenony naprawdę nadają tym wozom świeżości. No i wiecie, technologia się za dużo nie zmieniła. Teraz wszystkie samochody raczej występują w takich lampach z LED-em. Nawet jak nie mają lampy ksenonowej, to paseczek LED jest i zwykła H7. Tutaj oczywiście to zmienili w polifcie, bo ten pasek jest taki już pełny, nie takie kropeczki pojedyncze LED-owe. Wygląda to naprawdę dobrze, tak samo jak i z tyłu. Coś jeszcze z wyposażenia mamy, czego nie widać. Czujniki parkowania z tyłu i hak dopinany. Wiele osób to lubi, bo po prostu, gdy chce się wybrać nawet na rowery, wygodnie z tyłu zapiąć bagażnik, a cały rok Wam nie szpeci to samochodu. Alufelgi standard, oryginał 16. No i jeszcze mi się bardzo podoba, że tutaj poszli troszeczkę inaczej z tymi silnikami, znaczy silnikami, z tymi wydechami, że macie jeden z prawej, drugi z lewej. Zawsze to dodaje tym wozom troszeczkę smaku. No i lampy lekko się różnią, bo te kropeczki LED są troszeczkę inaczej wykonane. Auto od pierwszego właściciela, jak się nie mylę, jeszcze sprawdzę w blisie. No i to też tak zwany od mitycznego pana doktora, więc wiele osób się może z tego powodu ucieszyć. No i dość długo wyserwisowany. Coś jeszcze mogę Wam powiedzieć w sumie o technikaliach. Naprawdę tym 1.8 TFSI jeździ się świetnie. Jest przede wszystkim cichy, bardzo mało pali. Jak te wozy przyjeżdżają z tym silnikiem do Polski, na komputerze potraficie znaleźć spalanie około 7, 6, 9. No i dynamika też. Dynamika świetna. Ładnie się wkręca na obroty. Ten wóz nie ma tutaj technicznych żadnych problemów. Ma ładne tarcze. Tak samo silnik pracuje też dobrze. Fajnie się wkręca, więc jak najbardziej go Wam polecam. Wnętrze nagrałem wcześniej, więc zrobię jeszcze zdjęcia. I cóż, nic tylko kupować, bo będzie wystawiony w rozsądnej cenie. I myślę, że ktoś się nim jeszcze pocieszy. Dobra moi mili, nagram sobie na początku wnętrze i książkę serwisową. Proszę, tu macie wpisy. Rachciach Bach. Brune. To widać, że serwis Audi. Też Audi. No i jakiś tam warsztat i jeszcze coś jest pod maską, chyba 390. Teraz macie 213. Jak widzicie, nie ma żadnych błędów, oprócz błędu jednego, który musicie sami skasować, czyli dolać paliwka, albo ja doleję. Zasięgu pokazuję chyba jeszcze 80. czy 60 km, coś takiego. Dobrze, przejdźmy sobie do wnętrza. Tym razem mamy wnętrze jasne. Autem jeździł pan doktor, no to może dlatego zawsze było czyściutkie. Tapicerka, takie właśnie paseczki. Z przodu macie ISOFIX, z tyłu macie ISOFIX i podłokietnik, sufity, jak widać, czyściutkie, niepobrudzony jest to wóz. Co jeszcze mogę dodać? Jak widać, na panel środkowy jest oczywiście kolorowy. Tutaj radyjko z tym lekkim połyskiem, koncert, no i klimatyzacja sprawna automatyczna plus podgrzewane fotele. To jak widać, mamy jeszcze systemy od start-stopu i włączenie
kontroli trakcji. Tutaj również jest elektryczny, ręczny, gałka zmiany biegów. Jak widzicie, nie jest to zniszczone. Podłokietniczek fajnie zrobiony, bo wysuwany. Dwa miejsca na kubki. No i tu jeszcze macie miejsca podłokietniku i chyba coś od jakiegoś fotelika zostało starego. Tak mi się coś zdaje, albo od Isofixa. Tyle. Kierownica na 213 tysięcy. Według mnie bardzo ładna. Praktycznie zobaczcie, zero. Oczywiście sterowanie już również radiem i obsługą komputera ze środka. No i macie ważną rzecz, tempomat bardzo przydatną na autostradzie. Co jeszcze? No wiadomo, kierownica jest to poliftowa, bo wóz jest poliftowy, czyli tak zwany, ja sam na nią mówię, chlebek, bo tutaj zmieniła się ta poduszka, jest taka bardziej jak w A6. Jakiegoś bochenka chleba wielkości. No i tu macie światła. Przeciwgielny, standardowy włącznik, w każdym B8 już Wam pokazywałem. Tutaj też boczek jest ładny, nieodklejony, czysty. Spójrzcie, jak ładnie wygląda tutaj. Praktycznie zero zużycia, tak samo jak i tutaj też jest ładnie utrzymane. Macie oczywiście podnoszenie w górę, w dół. No cóż, czy ma schowki? Nie ma schowków pod tymi, pod siedzeniami, ale to nie jest ważne. I chyba o wnętrzu Wam powiedziałem tyle. No, stylistyka mi się podoba, elegancko. Bardzo lubię to, że ten ekran nie jest jak w tych nowych samochodach, taki wiecie, nadźgany tu na środku, tylko fajnie skomponowany, wiecie, tutaj w całe to przejście od licznika tworzy taki ładny element kompletny. Dobra, o wozie to tyle. Pamiętajcie, że możecie go wykupić u mnie z gwarancją do roku czasu. Również każdy samochód u mnie jest opłacony, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów w urzędzie skarbowym. Jeżeli nie macie jak auta dostarczyć do domów, to w rozsądnych pieniądzach przywożę go na lawecie. No i pamiętajcie również, jeżeli samochód z tego filmu się sprzedał, mogę Wam poszukać drugiego. Lub też zajrzyjcie na moją stronę mavkarautomoto.pl, bo może akurat mam wystawiony już taki wóz, bo czasami mam jednego modelu, 2, 3, 4 sztuki nawet. Dobra, i cóż. Film zawsze możecie sobie polubić, zasubskrybować kanał, bo na bieżąco wrzucam jakieś nowe samochody. Macie pytania, to możecie zostawić je w komentarzu, napisać do mnie maila albo wejść na moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. I myślę, że to by było na tyle. Pozdrawiam, cześć!